Tym razem witamy się z Dżokdżakarty, która uchodzi za jawańską stolicę kultury i sztuki. Przygotujcie się na podróż pełną inspiracji, a także merytorycznych i praktycznych informacji. W tym epizodzie przedstawimy Pałac Sułtana, a w nim Muzeum Kultury Indonezyjskiej. To jest coś, co Indonezja ma najfajniejszego, czyli kultura, bo ludzie to nie mają najfajniejszego. Przestań, zostawmy. Kontrowersyjny Taman Sari i Ogrody Królewskie. Z perspektywy dzisiejszego człowieka to chyba takie zboczenie trochę. Oraz Prambanan, czyli indonezyjską starszą siostrę kompleksu Angkor Wat. Wariaciki już czekają. Nie odpuszczają tak łatwo. I teraz będzie szedł za nami i dar... Mamy konderki, siedzenia są całe rozkładane, ale tak jeszcze jechaliśmy i jedziemy 8 godzin, więc takie 8 godzin to ja mogę spędzać. Słuchajcie, no jest po prostu taki wypas, pan jest tak elegancko ubrany, wygląda jakby się znał na rzeczy. I jeszcze pan na sali. Do Dżokdżakarty przyjechaliśmy z Malanga autobusem firmy TVD za 220 tysięcy rupii indyjskich za osobę. Zamieszkaliśmy w hotelu położonym w okolicy ulicy Malioboro. Jest to hotel idealny dla backpackersów w dobrze skomunikowanej lokalizacji. Swoją przygodę w Dżokdżakarcie rozpoczynamy od zwiedzenia kompleksu świątyń Prambanan, znajdujących się 17 km od centrum Dżokdża. Do świątyni dojeżdżamy komunikacją miejską. Wariaciki już czekają, żeby podwieźć. Nie odpuszczają tak łatwo. I teraz będzie szedł za nami i dar... Akurat jak przyjechaliśmy do świątyni, to dzisiaj odbywa się jakieś festy. Dostaniemy się co za? Jak się nie dostaniemy, nie ma rzeczy niemożliwych. Bilet do świątyni kosztuje 400 tysięcy rupii indyjskich za osobę. Płacimy jednorazową kartą wygenerowaną w aplikacji telefonu, aby zminimalizować szanse na skipping. Zapaliśmy się na zdjęcia kolejne. To jest dziewięciowierszy kompleks świątynny. Jest starszy niż Angkor Wat. Jest takim jego starszym bratem, można powiedzieć. Jest to największy w Indonezji i drugi największy na świecie, zaraz po Angkor Wat, kompleks świątyń hinduistycznych. Świątynia powstała w odpowiedzi na buddyjską Borobudur i po prawie 100 latach przywróciła hinduizm znowu jako główny nurt religijny w państwie. W ogóle nie wiedzieliśmy, że nie możemy nagrywać dronem i nie ma takich ostrzeżeń tutaj. I pan policjant nas wyzywa. Ale wszystko usunięte, nie zobaczycie. Prambanan to główna i największa świątynia tego kompleksu, poświęcona Trimurti, czyli inaczej Trójcy Świętej. Vishnu, Siwie i Brahmie. Do jakiej wchodzimy teraz świątyni? Do największej. Która jest poświęcona Bogowi Siwie. Nie czekaliśmy długo w tej kolejce, właściwie to podeszłam, po prostu już zaczęliśmy wchodzić. 44 osoby mogą tylko jednorazowo wejść jakby do tej świątyni. Mamy tutaj pewnie jakiś określony czas, aż wszyscy nie wyjdziemy. I pan wpuszcza kolejny, a obok odbywa się nabożeństwo. W poniedziałki w ogóle nie można wejść tutaj na główny teren świątyń ze względu na to, że odbywają się jakieś ceremonie. W niektórych miejscach na przykład widać, że ona była odbudowywana, bo jest widać zaprawy po innym telefonie. Wcześniej nie robili, nie było zaprawy. Kładli blok na blok i to wszystko było tak sfasowane, że nie potrzebowali betonu. Każda z tych świątyni jest zbudowana z trzech ścieżek określonych stref. Pierwsza strefa zewnętrzna. Druga jest strefa środkowa, która zawiera setki małych świątyń. I trzecia jest najświętsza strefa wewnętrzna, która zawiera 8 głównych świątyń i 8 małych świątyń. Prambanan możemy oglądać dziś w takiej formie, dzięki trwającej od 1930 roku renowacji. Tutaj za nami, tutaj wszędzie dookoła, widać pozostałości świątyń, które się rozpadły na skutek trzęsienia ziemi i erupcji wulkanu. W X wieku, właściwie z niewiadomych przyczyn, kompleks został po prostu opuszczony przez rządzącą dynastię, która przeniosła się w kierunku Jawy Wschodniej, stopniowo popadając w ruiny, z czasem stając się źródłem wielu legend i bajek dla okolicznych mieszkańców. Gdzie teraz idziemy? Do świątyni Sep. Zobaczymy, czy ten bilet też obowiązuje, ale chyba tak, bo to jest kompleks świątyń, więc myślę, że
obowiązuje, bo to jest taki obiekt zamknięty cały, taki duży. Pokaż, jaki duży. Taki duży. A zwiedzamy teraz właśnie świątynię Seva, to właśnie do niej szliśmy tak daleko. Słuchaj, już ma za dużo słońca z tego, co widać. Jezus, tu jest cały czas lampa. To jest taka lampa, że to jest masakra. Znaczy, no tam widać, są bardzo ładne tereny zielone, żeby sobie odpocząć, ale tak czy siak, jak się chodzi po tych świątyniach, to trochę to słońce uderza do głowy. Jak widać na załączonym obrazku. No, czapeczka tutaj, kremik z filterkiem, a tam jest Merapi. I Merapi daje taki dzisiaj popis. No, tam jest, tam daleko jest... Co ty zrobiłaś? Ej, no bo mi tu ciągle coś wchodzi do butów i mnie już tak pogryzło w stopy. Kładę mi tam tego buta. Pytaj. To zgubił pantofelka, którego nie chcą ukraść, tak jak mojego. Bo mu jest za kilka stóp i wiedzą, że ma chyba alarm wbudowany. Merapi jest najbardziej aktywnym wulkanem, jednym z najbardziej aktywnych wulkanów. Jest tak aktywny, że dwa dni temu miał wybuch? Podobno cały czas, bo on generalnie spał sobie od godziny 10, od 2010 roku sobie spał. Nie dawał oznak życia i nie wybuchał. Jedyne co to leciał z niego... Dymek, taki ten dymek. Pufał sobie. Tak sobie pufał, jakby fajeczkę sobie walił. Ale no w zeszłym roku wybuchł konkretnie i potem już zaczął wybuchać regularnie podobno. No i te wszystkie chmury, co tutaj idą i są takie niskie, to są właśnie chmury od niego. On to produkuje cały czas? Cały czas to produkuje. On wypuszcza ten dym, widzisz, tak na górze i one od razu schodzą, bo nie ma takiego ciśnienia, żeby one leciały do góry. Bo jest niskie ciśnienie, że w sensie wysoko... Jest takie ciśnienie, że dym opada. No, że dym opada, że te chmury opadają i to są od niego. No i generalnie mamy w planach, nie wiem czy już to mówiłem, mimo że też słońce uderza do głowy. I generalnie mieliśmy w planach, żeby wejść na Merapi, ale on faktycznie wali lawą regularnie w ostatnim czasie i nie wiemy, czy są wycieczki dostępne. Jak pisaliśmy przez WhatsAppa do różnych biur podróży, to jeszcze nam nie odpisali. I z tego, co widzieliśmy, to posty na fejsach były tak jak z zeszłego roku, nie? Z października. W grudniu była pierwsza taka mocna eksplozja, potem była w styczniu, była chyba w kwietniu albo w marcu. Podobno dwa dni temu wylewała się z niego lawa. Dużo się dzieje wokół niego ostatnio. Mam nadzieję, że nie jak będziemy gdzieś wylatywać. Znaczy, no ale gdzieś. On jest daleko, no przecież my mamy ile? 300 km ponad mamy. Ale jak Eja Pablo Jokub wyszczelił na Islandii, to jednak w Polsce nie latały samoloty. Tak? Kwestia wiatru, no. Chyba przez miesiąc wtedy nie latały w Poznaniu. Czy przez tydzień? Świątynia Seva jest świątynią buddyjską. Pochodzi ona z 8 wieku naszej ery. I w jej skład wchodzi 249 budynków ułożonych na wzór mandali wokół centralnej świątyni. Większość budowli została zniszczona w wyniku trzęsień ziemi i wybuchów pobliskiego Merapi. I w ogóle jak już doszło do tego trzęsienia ziemi i się porozpadały świątynie, to podobno dochodziło tutaj do licznych grabieży i ludzie nawet mają przed swoim domem części tych świątyń. Zobaczcie ile wzorków. I to jest wszystko robione? Ręcznie. Przy użyciu jakichś prowizorycznych narzędzi tak naprawdę. To był IX wiek, więc co oni tam mogli mieć? Jakieś złudko już mieli. Pani powiedziała 8. A nie 9? Chociaż na tablicy chyba było napisane, że 8. Dzień dobry, można? I w takim klimacie można sobie wypoczywać tutaj pod drzewkami. Szkoda, że nie mamy kocyka. Więc polecamy zabrać kocyk. W ogóle ładnie tutaj. No i moglibyśmy zaryzykować stwierdzenie, że jeżeli ktoś był w Angkor Wat, to nie zrobi na nim tak dużego wrażenia ta świątynia. Ale nadal są ładne i nadal jest to coś innego niż wszystko, co można zobaczyć tutaj w Indonezji. I przede wszystkim można tutaj odpocząć od tego hałasu, od zgiełku ulic i się wyciszyć i ze spokojem sobie pospacerować. Jest tak błogo. Tak. Jest przyjemnie. W Jogjakarcie jest najlepszy uniwersytet i jest to, nie wiem czy jedyny taki uniwersytet, ale na pewno jest to niecodzienne, że w herbie tego uniwersytetu widnieje Ganesha, czyli hinduistyczne bóstwo, taki słoń, takie bóstwo słoń z taką trąbą. No i to jest najlepszy uniwersytet na pewno w Jogjakarcie. A najlepszy uniwersytet chyba w całym kraju, mi się wydaje. Nasz pan kierowca mówił, z którym jechaliśmy na wycieczkę, że to jest najlepszy chyba w Indonezji. No i w ogóle bardzo dużo osób tutaj przyjeżdża typowo na studia.
typowo, żeby się uczyć, a lokalnie się potem skupiają na pracy i podobno w Jogjakarcie jest bardzo dużo biznesu i oni są trochę wołami, jeżeli chodzi o robotę. Jeszcze zanim opuścimy ten kompleks, to Zuza sobie zarzuciła poszczelanie z 20 tysięcy od jednej osoby. A jest 2, 4, 6, 8, chyba 10 strzał. Zobaczymy, jak nie pójdzie. Almost! Okay. To się nazywa, proszę Państwa, rozładowanie emocji. Jak Was życie wkurwia, to trzeba postrzelać do tarczy. Albo porzucać może... Zuzka, przed chwilą się czułaś błogo. Właśnie o tym mówiliśmy. Zobacz, kto gdzie trafił. A ty trafiłeś w środek? No raczej, no a gdzie miałam trafić? O kurwa, no przecież pierwszy raz strzelam z takiego łuku, to gdzie miałam trafić? No i weryfikujemy. No była tutaj na skraju, chyba możemy zaliczyć. No na linii to się liczy, no gdzie ty, jak to nie umiesz liczyć? Tu jest 9, tu jest 3, 4, 4, no pod piątkę można podciągnąć. Dwójka nawet wlechała, tylko raz, dwa, trzy, cztery miałam puste. Zobacz to, co mi się stało. To jest wynik strzelania. Rany wojenne. Rany wojenne. Co zaprowadziła wojna sama ze sobą. Bambi. Ale ma brzydkie poroże. Co jej się stało w poroże? Nie no, one mają małe... Takie mają te poroże. Ciekawe, czy te bambiki są tu szczęśliwe. To jest tyle za każdym razem, kiedy widzimy jakieś zwierzęta w klatkach. A przynajmniej Zuza zaczyna od tego rozmowy. Mamy tyle bambików w Polsce, a one jakoś nas dziwnie cieszą, jak tutaj są. Bo jesteśmy pierwszy raz tak blisko bambików. A usłyszałeś? Ale ona robi, to ta mała tam. No bo ona chce żyć. Zobaczcie tego, jakie ma poroże. Ale jest ładny. Ale czemu uciekasz? Gnoju ty. A to już jest inna liga niż tamten wypierdek. Ale ma ładne to poroże. A ten ma nowe. Ma nieowłosione jeszcze. Co kicia? Nie jest zbyt naiwny, no ale zobaczcie. Jakbym była w takim zamknięciu, to byłabym szczęśliwa. Dają mi jeść, w sumie mam wybieg, mam kumpli. Jakbym miała największe poroże, to już w ogóle byłabym królem dżungli. Może jest tutaj od dzieciaka. No to jak ty od dzieciaka wychowywałaś się w Polsce, no to się tak nauczyłaś, że tak jest. No to może one się tak nauczyły i by sobie nie poradziły już potem na zewnątrz. Kolejnego dnia zwiedzamy kompleks pałacowy Sułtana i Muzeum Kultury Indonezyjskiej. I ten główny pałac jest zamknięty do renowacji i nie możemy przejść tutaj przez te dwa drzewa. The tender tea, the gamelan, the spetak, no jet, the palace, the star for the gamelan, 10:35, star for the gamelan and the puppet show. Yeah, we know. And now still 10 o'clock, still have 35 minutes. The Sultan Palace Batik Art School. You can see the processing is free. Okay, thank you, sir. No i kupiliśmy bilety do drugiego pałacu. Do tego głównego nie da się wejść, bo jest zamknięty. I dostaliśmy takie opaseczki, a właśnie sobie taką opaskę. Codziennie w pałacu odbywają się pokazy tańca Wayang Wong. Jest to rodzaj klasycznego tańca jawajskiego i balijskiego przedstawienia teatralnego z tematami zaczerpniętymi z epizodów Ramayana, czyli takiej hinduskiej epopei opowiadającej o dziejach królów i legendach związanych z ich panowaniem. Występ przedstawia fragment historii Hanumana, białej małpy, wysłanej przez króla w celu uratowania porwanej księżniczki. Pod koniec historii biała małpa zostaje schwytana i ma zostać spalona żywcem. Jednak ogień zamiast strawić małpę, trawi wszystko dookoła, oprócz jej i miejsca, w którym jest więziona księżniczka. Potrafią w sztukę? Potrafią w piękną sztukę. To jest coś, co Indonezja ma najfajniejszego, tak. Czyli kultura. Albo ludzie ta nie mają najfajniejszych. Przestań, zostaw ich. Zostaw. W każdym razie oni mają bardzo dużo różnego rodzaju tańca. A ten taniec, który widzieliśmy, to jest taniec Golki, ten na początku wykonywany przez te panie. I to jest taniec opisujący radość z mycia się panie. Jakkolwiek dziwnie by to nie brzmiało, właśnie tego dotyczył ten taniec. Panie pokazywały radość z mycia się. Fajne to było, w sensie tak. Oni mają takie hipnotyzujące ruchy trochę, nie? Dopracowane na najwyższym poziomie. No i oni mają taką gibkość w tych rękach, taki no. I tak robią. Ładnie to zrobili. Przed kolejną atrakcją zrobiliśmy sobie przerwę na jedzenie i herbatkę. A herbatkę kupiliśmy po drodze z
Pałacu Sułtana do Pałacu Wody. Bartek, teraz zrób zbliżenie, bo Państwo są tak mili. Zaprosili nas do środka, żebyśmy sobie usiedli, pogadali z nami, poopowiadali. No, tak. Mega komunikatywni, mówią świetnie po angielsku. W tym niepozornym miejscu właśnie. Jak też bagiety jadą. Jesteśmy właśnie w Tam Ansari. Ogrody królewskie miały być miejscem odpoczynku i relaksu dla sułtana i jego rodziny. Tam Ansari miał wiele funkcji. Tam jest okno. I to jest najważniejsze okno tutaj w tym głównym dziedzińcu. Zuza właśnie wybiera swoją żonę. Jak sułtan. Tu sobie siedział i sobie patrzył na pompiące się nagie kobiety. Tak by wygrał 500 żon, tak jak Bartek powiedział. Nie 500. Zuza. Z perspektywy dzisiejszego człowieka to chyba takie zboczenie trochę. No ja bym w ogóle oglądać te kobiety, no to albo one co by to interesowało? No chyba najważniejsze to jest osobowość. Jak one już zostały wybrane, to nie jest tak, że one były tymi żonami, tylko były kandydatkami na żonę. I one tak naprawdę przechodziły potem całe szkolenie z savoir vivre. Jeżeli przeszły i się nadawały, to zostawały żonami. A jeżeli nie podołały i nie wbiły się w te kanony postępowania, to... Kto by chciał zostać żoną sułtana? Chyba jakaś masowistka. Może kiedyś było inaczej, ale chciała. Poza miejscem odpoczynku był tam również warsztat, obszar medytacji, obszar modlitwy, obszar obronny oraz schron. Następnie poszliśmy szukać Sumur Gumling, czyli dawnego podziemnego meczetu w ogrodach królewskich. Nie wiemy, czy to jest dobra droga, ale szukamy tego właśnie cały czas. Nie wiem, ludzie tutaj idą, to chyba też, to po prostu też idziemy. To są łóżka i te łóżka były tak projektowane, że oni palili pod spodem, ale tutaj było cały czas ciepło, to po prostu mieli palić, żeby było ciepło łóżko. Bo mi się to od razu kojarzy, wiesz, że się pali pod łóżkiem. Może znajdziemy tu resztę drewna, Zuza. Chodź, ja chcę takie mieć w domu. I jeszcze tylko zrobię... Tutaj było jakieś duże palenisko. I tutaj jak będzie się paliło, to zrobimy jeszcze takie coś, żeby to powietrze tutaj wchodziło. Ja tutaj będę leżała, to będzie się nagrzewało. To jest toaleta? Możliwe. Chyba trochę błądzimy w międzyczasie, już drugi raz idziemy tą ulicą. Zwiedziliśmy sporą część ogrodu, przy okazji trafiając do tunelów islamskich, ruin pałacu i zwykłych domostw. Znaleźliśmy. I trzeba było tunelem przejść, nie trzeba dookoła, nie wiesz, czy ma pogodę. I chyba nie można wejść do środka. Albo my nie potrafimy? Ale tutaj jest zorganizowany ten teren, strasznie. Może tam, bo tam jest ten mur, to może jakoś tamten. Chodźmy tą drogą. Ale mrówki. Zuza, wygląda na to, że jest zamknięte. Co wyczytałaś? Na opiniach Google wszyscy mówią, że jest zamknięte ze względu na politykę pałacu. I nie wiadomo dlaczego. Na początku mówili niby, że są jakieś usterki, ale nie ma żadnych prac, ani nie widać żadnych usterek i nie można tam wejść. Najstarsza opinia jest 1,5 roku temu. I nadal, że zamknięte. Tam jest to miejsce, do którego chcieliśmy dojść. Podobno świetna akustyka jest w tym pomieszczeniu. A to miejsce jest zamknięte od 2 lat. Ale nigdzie nie ma żadnej informacji, że jest zamknięte i że nie można tam dojść. Jest normalnie sobie tam taka tabliczka, że jest to miejsce tutaj i tylko jak masz przewodnika, to ci powie, że nie możesz tam pójść. Ale ahoj, przygoda, jedziemy na kawę. I to nie jest normalna kawa, bo to jest bardzo specjalny sposób przygotowywania kawy. Na kawa. Co za jej chyba nie dostanie. Nie wiem, co się z nią dzieje, ale chyba to szpitalka pojedzie. Warto odwiedzić pałac, czy nie warto? Czy warto? Warto, ale nie spodziewajcie się... To zależy! Jeżeli ktoś nic nie wie o kulturze i o zwyczajach i o tradycjach na poszczególnych etapach życia Indonezyjczyków, to tutaj można się dowiedzieć i to jest na swój sposób interesujące na pewno. My się tego dowiedzieliśmy trochę wcześniej, już będąc na Bali tak naprawdę, czyli na początku podróży. Ale gdybyśmy tutaj zaczęli, to mielibyśmy jakiś taki fundament wiedzy, którą musieliśmy gdzieś tam sami sobie wyskrobać z sieci, nie? A dużo jest informacji nieprecyzyjnych w sieci, więc musieliśmy to potem weryfikować, rozmawiać z lokalsami, sobie potwierdzać. No a tak to tutaj macie przedstawione w tej części muzealnej pana sułtana, rezydencji. Ale oni mają w ogóle tyle tam różnych ceremonii, on tam jest ceremonia na wszystko. Na postawienie pierwszej stopy na podłogę, na miesiączkę, na ten czas, kiedy my... Chłopiec staje się mężczyzną i ma tą mutację głosu. No na wszystko tam jest ceremonia, na wszystko. Dobra, idziemy na tą kawę. Pierwsza miejscówka, w której mieliśmy kawę, jest zamknięta. Więc lecimy szukać dalej. Prawdopodobnie będą to takie budy na ulicy.
na sporo zarabiania pieniędzy tutaj, czyli po prostu chodzenie z gitarką. Oni potrafią tak długo stać przy człowieku, aż człowiek nie po prostu się nie zapłaci, nie? Ale im zapłaciłam, bo miałam. Pozostali nas na nagrywaniu. A poza tym po pierwsze miałam, po drugie musimy wydać te pieniądze, bo za 3 dni nas tutaj nie ma. No, aktualnie jesteśmy na Malioboro, czyli taka kiedyś ulica mocno gospodarcza, dzisiaj po prostu mocno turystyczna. I tutaj nic nie ma szczególnego, w sensie są... Same sklepy z ubraniami, z tymi wszystkimi charakterystycznymi materiałami, czapkami, bransoletki tu są, no wszystko co chcecie takiego. Jak chcecie coś kupić na pamiątkę, to tutaj można to kupić po prostu. Kark z jedzeniem, wszystko tutaj jest. Czego dusza nie zabrakło? A my musimy do Mumusów wejść, chodź. A my idziemy zobaczyć, czy jest tutaj coś fajnego. Udało nam się dorwać kawę z węgla i zaraz zobaczymy, jak ona smakuje. Podobno nie da się dotknąć tą szklankę, bo na tyle się ona rozgrzewa. Zastanawiałem się, czy to nie przepala w żaden sposób. Ale zobacz, z jakiego ona jest wielkiego szkła, bo ja też taka, jaki ma uprzód. Więc na razie też nie możesz to bardzo pić, na razie czego. Tak. Moje smakuje jak zwykła czarna kawa. Mimo, że mam cukier i mleko, to smakuje jak czarna kawa. Gorzkiej i kwaśna. Ja teraz wymieszałam sobie cukier na dole i mleko, no a teraz smakuje normalnie jak kawa z mlekiem. Mam taki posmak. Taki cierpki. A twoja jak smakuje? Ale gorzkie, kwaśne, mocne. Właśnie nie, ma się wrażenie, że ona jest łagodniejsza, kiedy ma węgiel. Ona nie jest tak intensywna w pierwszym szczale wtedy. A to jest specjał tego regionu. Bartek, jak to się nazywało? Bakik? Pancia akurat powiedziała, jak nagrywałem buli. Co ona powiedziała? Buli. A buli to są? Cudzoziemiec. Bakmi. Jak wrażenie z kawiarenki? Bardzo pozytywne, żałuję, że odkryliśmy to pod sam koniec, bo jest tu naprawdę bardzo duży wybór i jedzenia, i stoisk, i picia, i każdy ma coś innego do zaoferowania. Było bardzo dobre. Mamy generalnie długi dzień za sobą, ale jak wypiliśmy tą kawkę, to chyba będziemy mieli... Chyba będziemy napalać. Jeszcze dłuższy wieczór, nie? Ale to jest czerwony, tak? Bo jest mi cholernie gorąco, a po drugie się dzisiaj spaliliśmy trochę na tym słońcu. O, było piekielnie ostre to słońce. Było czy nie było? Jezus, tu jest cały czas lampa. To jest taka lampa, że to jest masakra. Ja ciągle się dzisiaj nie przydziałam. Ja mówiłem, że tu zachoruję ostatnio. Ale podsumowując, kawka bardzo dobra i warto spróbować. Czy jest taka, żeby cały czas za nią chodzić? Pewnie nie. A bak mi wymiata. W sensie jest bardzo dobre. W razie czego to tutaj można przyjść sobie zostawić. Jest zaraz koło stacji. Możemy obadać. Za 24 godziny jest 120 tysięcy, to jest 25-7 zł. 30 zł. 30 zł, no 30 zł. A to jest rozmiar M, a L-ka jest za 150, no to trochę powyżej 30 zł. Ale generalnie, jeżeli ktoś potrzebuje na jeden dzień przechować bagaż na 24 godziny, to chyba bardzo spoko. No a tutaj zaraz obok jest stacja kolejowa, więc super. Kolejnym charakterystycznym posiłkiem, to znaczy przekąską. Przesmakiem. Dla Jakarty jest bakpia. I bakpia jest takim ciastem opieczonym z zewnątrz, a wewnątrz ma taką pastę